Dobry wieczór, Piotr Kraśko, to Fakty po Faktach w TVN24, a z nami Adam Szłapka, minister do spraw europejskich, przewodniczący Nowoczesnej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie ministrze, czy pamięta pan tę datę? 22 września 2016 roku. Sądzę, że chodzi o decyzję o odebraniu nam subwencji pewnie, bo taki jest teraz czas, że o tym głównie rozmawiamy, ale oczywiście pamiętam. Sąd Najwyższy oddalił wasze odwołanie na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej o nieprzyjęciu waszego sprawozdania finansowego, tak, co zamykało drogę już. Tak było. No, my jeszcze oczywiście podjęliśmy walkę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Ale już decyzja ministra finansów była taka, że nie otrzymacie subwencji ani dotacji. Tak było i nie otrzymywaliśmy. Jakby straciliśmy całą praktycznie subwencję. Ja pytam, bo gdyby na pana miejscu siedział polityk Prawa i Sprawiedliwości i gdyby myślał o przeszłości, gdyby było tak, że Państwowa Komisja Wyborcza sprawozdanie nie przyjmie, to by powiedział: pamiętam tę datę, mroczna w historii Polski, koniec demokracji. A wy przyjęliście... No to rozumiem ze świadomością dramatycznej sytuacji finansowej dla partii, ale ze zrozumieniem, nie rozdzierając szat, że oto jest koniec wolności w Polsce. Twarde prawo, ale prawo. Taka była decyzja. Chociaż ta sytuacja z punktu widzenia nas jako członków partii, i myślę, że takiego rozmowy na ten temat była absurdalna, bo to był głupi księgowy błąd. My uzyskaliśmy kredyt z Państwowego Banku PKO BP na finansowanie kampanii wyborczej i on został przelany bezpośrednio z konta... Z rachunku bieżącego partii na fundusz wyborczy. Na komitet wyborczy. Trafić na fundusz wyborczy. Więc to wszystko było jasne, transparentne. Nikt nie robił intencjonalnego błędu. Nikt nikogo nie próbował oszukać. Ale rzeczywistość formalno-prawna jest taka. Wszyscy o tym wiedzieli, łącznie z PKW, że sytuacja jest krzywdząca z punktu widzenia, ale trudno, taka jest rzeczywistość. Zacytuję artykuł, na który powołała się wtedy Państwowa Komisja Wyborcza, artykuł 132. Środki finansowe Komitetu Wyborczego Partii Politycznej mogą pochodzić wyłącznie z funduszy wyborczego tej partii. Kropka. I to w ogóle zamykało całą dyskusję, bo to nie były nielegalne środki, nie chodziło o to, że z jakichś innych miejsc pozyskiwaliście te fundusze, nie wpisaliście ich do sprawozdania finansowego. Chodziło tylko i wyłącznie o to, że przelew był z konta partii, a powinien być z konta funduszy wyborczego. Trafił ze źródła, czyli z banku, na docelowe miejsce. Na konto partii. A powinien po drodze jeszcze techniczne operacje w postaci przelania z tego z konta bieżącego na konto funduszu, a dopiero potem komitetu. Absurdalna w ogóle sytuacja. Kompletnie nieporównywalna z tym, czym mamy do czynienia teraz, bo to, co robiło przez cały ten czas Prawo i Sprawiedliwość, to jest jednak intencjonalne omijanie ustawy o finansowaniu kampanii wyborczych, o finansowaniu partii politycznych. I to nie jest tak naprawdę tylko kwestia tej ostatniej kampanii wyborczej. To jest kwestia omijania przez wiele lat ustawy o finansowaniu partii politycznych. Ustawa o finansowaniu partii politycznych też bardzo precyzyjnie określa, jak może być prowadzona promocja partii politycznych, jak może być finansowana partia polityczna, ale już bardzo jasne i restrykcyjne przepisy dotyczące finansowania kampanii wyborczych. I to nie jest tak, że my teraz o tym mówimy i to wymyśliliśmy teraz. To jest opisane w raportach OBWE o tym, że wybory w Polsce były wolne, ale nie były uczciwe. Free but not fair. I to nie tylko te wybory w 2023 roku. To samo znajdowało się w raportach dotyczących wyborów prezydenckich w 2022 roku. To samo znajdowało się w raportach dotyczących kampanii wyborczych do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku i parlamentarnych w 2019 roku. Ja w 2019 roku przy okazji kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego też składałem zawiadomienie do prokuratury, bo samochody wszystkich urzędów wojewódzkich były oklejone materiałami teoretycznie rządowych programów, ale one kropka w kropkę wyglądały jak materiały wyborcze kampanii. Ale wie pan, to rzeczywiście powiedziałbym, jest taki obszar polityki, który trudno jasno określić, bo będzie się zdarzało w Polsce, że prezydenci miast będą się pojawiali, ich oblicze na autobusach miejskich, na przykład informując o jakiejś inwestycji. I ktoś powie, to na 2 lata przed pan już szykował się do kampanii wyborczej i robił ją sobie za miejskie pieniądze. Ja rozumiem, że to jest skomplikowane czasem do jasnego określenia, ale minister sprawiedliwości informował Państwową Komisję Wyborczą o Funduszu Sprawiedliwości. Mówił dokładnie o 2043 dofinansowaniach na sumę 224 milionów złotych, z czego 201 milionów wydano w okręgach wyborczych polityków Solidarnej Polski. No teraz wniosek jest taki, jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza przyjmie to sprawozdanie finansowe albo zakwestionuje zatrudnienie dodatkowych osób w Rządowym Centrum Legislacji, wydawanie pieniędzy w NASK-u, ale nie Fundusz Sprawiedliwości,
No to rozumiem, że to jest rada dla wszystkich partii. Jedziemy z zakładaniem funduszy, gromadzimy sobie pieniądze, wydajemy jak chcemy, bo tego kodeks wyborczy nie obejmuje. No nie, ale to już jest skrajne, nieuczciwe, niemoralne, ale moim zdaniem niezgodne z prawem. Gdyby Państwowa Komisja Wyborcza nie wzięła pod uwagę wydatków z Funduszu Sprawiedliwości, tak? Nie, nie tylko. To znaczy mamy jakby cały... Ale trzymajmy się tego przykładu, bo wydaje mi się, że on jest dobry. No. Ale dobrym przykładem są też tak zwane pikniki 800+, czy pikniki organizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W czasie kampanii wyborczej bezpośrednio przed... Ewidentnie jakby wszystko było ustawione dokładnie tak, jaka była linia, tak zwany layout, czyli wizualizację partii politycznej Prawa i Sprawiedliwości, wystąpienia polityków Prawa i Sprawiedliwości, premiera, prezesa Kaczyńskiego, ministrów. I wszystkie wystąpienia dotyczyły bieżącej polityki i tego, że należy głosować na Prawo i Sprawiedliwość. I to były pikniki organizowane przez dane ministerstwa z pieniędzy podatników. I teraz... Ja w tej sprawie zostałem pozwany przez Prawo i Sprawiedliwość, dlatego i Prawo i Sprawiedliwość próbowało na tych, którzy kwestionowali wydawanie pieniędzy publicznych z ministerstw jako kampanie wyborcze, próbowało zastawić pułapkę i zorganizowało jeden piknik czy dwa z Funduszu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. I ja podałem dalej tego tweeta, mówiąc, proszę, PiS wykorzystuje pieniądze publiczne i co? Od razu zostałem pozwany przez PiS i ta sprawa no, w pierwszej instancji zakończyła się w maju tego roku i wyrok sądu w tej sprawie był miażdżący dla Prawa i Sprawiedliwości. Sąd uznał, że to jest oczywiste prowadzenie kampanii wyborczej, to jest oczywiste omijanie ustawy. PKW mówiła, że podejmując decyzję w sprawie sprawozdania finansowego może się opierać tylko na oficjalnych dokumentach i orzeczeniach sądu. No więc właśnie, sprawa była w maju, ja poprosiłem, bo jakby to jest kwestia, no jakby trzeba poprosić o to, poprosiłem o to, żeby mieć pisemne uzasadnienie tego wyroku. Nawiasem mówiąc, pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości, wiedząc, nawet się nie odezwał podczas tej rozprawy specjalnie. Wiedzieli, że sprawa jest przegrana, że to jest oczywiste. I jakby ja poinformowałem Państwową Komisję Wyborczą o tej sprawie, mówiąc, że czekam na uzasadnienie pisemne wyroku. Mam nadzieję, że ono będzie jeszcze przed wydaniem orzeczenia przez Państwową Komisję Wyborczą i mam nadzieję, że to też będzie wzięte pod uwagę.